Zima w Dolinie Muminków. Muminek mocno śpi. Także mamusia i tatuś Muminka pogrążeni są w głębokim śnie. Słyszeliście pewnie, że Muminki zawsze przesypiają całą zimę i musicie przyznać, że robią bardzo rozsądnie. Zresztą tak czynili ich przodkowie już kilkaset lat temu, a Muminki szanują tradycję. Lecz oto zdarzyło się coś zupełnie niebywałego. W samym środku zimy Muminek obudził się. I co więcej, nie może już zasnąć. Ciekawe, która godzina. 17:17. Ale czy to ważne, jeśli śpi się zimowym snem? A może zegar też zasnął? Nie, tyka. Ale zimno. I tak jakoś ciemno i ponuro. Mamusiu, mamusiu, obudź się. Tato, tato. Mamo, mamo, nie śpi, proszę cię, nie wiem, co mi jest. To jakaś dziwna sprawa. Przecież nie obudziłem się bez powodu. Oj. Co my zrobimy? Śnieg zasypał cały dom. Ale tu biało i cicho, aż dzwoni w uszach. Nie poznaję naszej doliny. Tu chyba nie jest bezpiecznie. Może lepiej wrócić do domu? O nie, za nic! Tam będzie jeszcze gorzej. Wszyscy śpią, a nasz miły domek zrobił się smutny i obcy. Szkoda, że nie ma włóczy kija. Pewnie wędruje sobie teraz po ciepłych krajach. Czyj to głos?
Niech ktoś wreszcie podniesie to pudło! Tam ktoś jest. O rany mi! To raczej ja powinnam się zdziwić. Co ty tu robisz? Głupie pytanie. Usłyszałem jakieś dzikie jęki i przyszedłem sprawdzić, skąd się biorą. A ty spadłaś na mnie jak lawina. Jak lawina? No i co z tego? Pytam, Muminku, skąd się wziąłeś na dworze i dlaczego nie śpisz jak wszyscy? Nie wiem, po prostu się obudziłem. A ty co tu robisz? O ile się nie mylę, też powinnaś chrapać, a nie zjeżdżać z górki. To telepatia. Poczułam, że się zbudzisz i nie będziesz miał się z kim bawić. Budziłam moją głupią siostrzyczkę, ale nawet nie drgnęła, a ja tak lubię śnieg. A mnie się on nie podoba. Taki zimny i okropnie śliski. A poza tym jest go za dużo. Wszędzie tylko zaspy. Widziałam bukę. Naprawdę? Tego wstrętnego, lodowatego potwora? Zimą pan noszy się tu jak we własnym domu, ale przynajmniej nie mrozi kwiatów. Siedziała tam na samej górze. A więc to był jej głos. Najgorsze, że jak sobie pomyślę, jaka ta buka jest zimna, odechciewa mi się nawet ją ugryźć. Widzę ją! Trzęsę się, jakbym miał gorączkę. Pewnie się przeziębiłeś od stania w śniegu. Coś ty, popatrz na moje futro, o wiele grubsze niż latem, prawda? Jeśli chcesz wiedzieć, mam dreszcze wcale nie dlatego, że mi zimno, tylko dlatego, że buka tak na mnie patrzy. Na mnie też? Ale dobre. Możesz pić, ile dusza zapragnie. W tym roku zebraliśmy więcej malin niż kiedykolwiek. Nalać ci jeszcze jedną szklankę? Dziękuję. O! Zdejmij to! Chodzi ci o naszą srebrną tacę? Tak. Po co ci ona? Będzie się na niej fantastycznie zjeżdżać. No, nie wiem, mi to nasz rodzinny skarb. Wisi bezużytecznie, a wypolerowany jest, jakby specjalnie czekał na taką okazję. Nikt się nie dowie. No widzisz, będą tak spali do maja. Masz rację. Obudziliśmy się nie z własnej woli, więc należy się nam jakaś przyjemność. No, to co teraz robimy? Pójdziemy popatrzeć na morze? Świetnie. Ciekawe, czy będzie pokryte śniegiem. Mam nadzieję, że wytrzyma do wielkich mrozów. A niech to licho! Co się stało? Nie wzięłam tacy! A do czego ci ona będzie potrzebna? Przecież nie zrobisz z niej łodzi. A skąd wiesz? Jak to? Zrozumiesz, jak zobaczysz morze. Całe morze zamarzło. A widzisz, po lodzie fajnie się ślizga. Co to jest? Tutiki! Muminek i mi! To ty też nie śpisz? Oczywiście, że nie. Nie mogę leniuchować przez 4 miesiące. Mała mi i ja obudziliśmy się i zastanawiamy się, co robić. Musicie się czymś zająć. Coś wymyślimy. Pierwszy raz widzę zamarznięte morze. Czy to ty zrobiłaś tego konia? Tak, ja. Dasz pojeździć? Nie mogę. Ten koń należy do lodowej pani. A co, będzie go jej? No chyba o niej słyszeliście. Podobno jest piękna, ale to wstrętna baba. Kiedy zajrzy komuś głęboko w oczy, zamienia go w sopel lodu. Właśnie. I musicie także wiedzieć, że dopóki tu jest, wiosna na pewno się nie zjawi. Ale lodowa pani odjedzie chyba w końcu stąd na swym śniegowym koniu. Mam nadzieję, dlatego go ulepiłam. Uda się pewnie jak zwykle na daleką północ i nie wróci aż do następnej zimy.
Nie wiem, czy ten koń się nie roztopi w czasie drogi. Wykluczone. Jak tylko mróz mocniej ściśnie, obleje go lodowatą wodą i stwardnieje na kość. A kiedy przybędzie tu lodowa pani? Kto wie? Może nawet jeszcze dziś w nocy? Niebo się wypogodziło, a to znak, że będzie chłodniej.